miłością to ciebie w sobie strzec. Słowo niestworzone, słowo Boga mojego, dobrze wiesz, boski Jezu, że cię kocham. Duch miłości ogarnia mnie swym ogniem. Witamy dzisiaj na czwartej rozmowie z cyklu Teresa bez retuszu. Miesiąc temu rozmawialiśmy o dziwnej chorobie Teresy, o jej uzdrowieniu przez Najświętszą Marię Pannę i o skutkach tego wydarzenia. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnym bardzo ważnym wydarzeniu. Tak, kolejne ważne wydarzenie w życiu Teresy to dzień 8 maja 1884 roku. W tym dniu Teresa przyjęła po raz pierwszy Komunię Świętą. Co mógłbyś opowiedzieć troszeczkę o kontekście historycznym? Teresa ma 11 lat. Od 7 lat nie żyje jej mama. Teresą opiekuje się teraz najstarsza siostra Maria, jej siostra Paulina. Od paru lat jest już w Karmelu. I dla Teresy jest to taki okres samotności i cierpienia, bardzo takich dużych trudności, które Teresa przeżywa i które przygotowują ją jakby na to, co się wydarzy za parę lat. Ale żeby nie ubiegać faktów, na razie nie będziemy o tym wspominać. I to jest taki ważny wątek, że ten dzień Komunii Świętej zbiega się z dniem ślubów Pauliny, prawda? I w związku z tym Paulina się bardzo angażuje w przygotowanie Teresy do tego dnia pierwszej Komunii Świętej. Czy mógłbyś coś powiedzieć więcej o tym przygotowaniu? Tak, pierwsza Komunia Święta Teresy i śluby Pauliny dziwnym zbiegiem okoliczności wypadają w tym samym dniu. W przygotowaniach Teresy do pierwszej Komunii Świętej w zasadzie bierze udział cała rodzina. Wszyscy starają się jakoś Teresę przygotować, ale najważniejszą rolę w tych przygotowaniach odgrywają Paulina, która, jak powiedzieliśmy, jest już w Karmelu, ale za specjalną zgodą przeoryszy może w tych przygotowaniach brać udział. Przygotowuje dla Teresy taki prawie 100-stronicowy zeszycik, w którym Teresa będzie zapisywała wszystkie swoje dobre uczynki, wszystkie swoje wyrzeczenia, które zrobi w ciągu dnia. Do tego raz w tygodniu, w czwartek, Paulina uzyskuje zgodę przeoryszy na pisanie listów do Teresy, które jeszcze jakby mają tą jej siostrę do tych przygotowań zmobilizować. Będąca w domu Maria, która jeszcze nie wstąpiła do Karmelu, również zajmuje się przygotowaniem Teresy do pierwszej komunii. Tu jest dość ciekawa różnica, ponieważ Paulina, która jest z Karmelu, która została wychowana u wizytek, jakby tym swoim zeszytem, który przygotowała dla Teresy, kładzie bardziej nacisk na wyrzeczenia, na zasługi, które Teresa sobie zbiera i zapisuje w tym zeszycie. Takie zdobywanie drobnych. Tak, dokładnie. Tak, to jakby ciągle za Pauliną ciągnie się ta duchowość, która się opiera na zasługiwaniu, na zdobywaniu nieba siłą własnej woli czy własnych uczynków. Z kolei Maria, która była już wtedy pod wpływem ojca Pichon, który został jej ojcem duchowym, ona bardziej zwraca uwagę na rolę takich małych wyrzeczeń, małych, drobnych uczynków, które w ciągu dnia Teresa może ale wykonać. Nie w formie zasługiwania, ale nie w formie zasługiwania tego, tylko jakby takiej wierności, takim małym, dziecinnym jeszcze dla Teresy zobowiązaniem w ciągu dnia. Także tu jest dość duża różnica w podejściu do tych przygotowań pomiędzy Pauliną, a pomiędzy Marią. I Teresa z takim właśnie przygotowaniem w końcu nadchodzi ten dzień pierwszej komunii. Jak w ogóle on tak, bo on przebiega, jak Teresa przeżyła tą pierwszą komunię, bo to też jest ważne. Jeżeli byśmy popatrzyli na rękopisy, to w rękopisie A ona, Teresa, poświęca temu wydarzeniu aż 6 stron. To jest bardzo dużo. To świadczy o tym, że było to dla Teresy bardzo ważne wydarzenie. Zresztą świadectwa, które mamy z epoki, na przykład tam siostry benedyktynki, które zajmowały się wychowaniem Teresy w tym czasie, jest takie świadectwo, które mówi, że Teresa w tym dniu była jakby w niebo wzięta. Z jej oczu biła taka radość i była bardzo przejęta tym, co się wydarzyło. Zresztą sama Teresa pisze, oczywiście to jest już z perspektywy czasu i jest to może troszkę takie subiektywne, ale pisze o tym, że to był dla niej dzień zjednoczenia.
że ona się czuła jak kropla wody, która znika w oceanie, tak? Tak jakby ona się w tym Bogu całkowicie rozpuściła. I rzeczywiście mówi, że czuje, że jest kochana i sama mówi, że kocha. To jest taki początek właśnie takiej wymiany miłości pomiędzy Teresą a Chrystusem. I Teresa zaczyna również odczuwać, ponieważ ma taką możliwość, bardzo wielki głód Eucharystii. Musimy wiedzieć, że w tamtych czasach nie było tak jak obecnie, że można było przyjmować komunię codziennie. Teresa, kiedy przyjęła pierwszą komunię świętą tego 8 maja, następną komunię przyjęła dopiero 10 dni później. I w okresie tych 15 miesięcy, które nastąpiły po przyjęciu pierwszej komunii świętej, ona przez 15 miesięcy przyjęła 22 razy komunię świętą, co daje mniej więcej 1,5 komunii na miesiąc. Tak by można było taki przelicznik uczynić. I widać, jak to w stosunku do dnia dzisiejszego było wtedy inaczej, prawda? Że częste przystępowanie do komunii świętej nie było możliwe. No to było dla niej trudne, zwłaszcza, że ona miała właśnie ten taki głód, że miała to właśnie, to było dla niej tak ważne wydarzenie. Ale to jest też takie ciekawe, że był to dla niej taki trudny okres, takiego właśnie, tak samo mówiłeś, cierpienia i samotności, a mimo wszystko ten czas Komunii Świętej ona potrafiła przeżyć w takim właśnie otwarciu na tą miłość, że mimo wszystko potrafiła to tak przeżyć bardzo głęboko. No, tak, ten czas cierpienia i samotności miał takie mimo wszystko momenty wzlotów i zresztą to cierpienie, które Teresa przeżywała, ona to cierpienie było bardziej na poziomie takim, powiedzmy, ludzkim. Tak? Ona nie potrafiła znaleźć wspólnego języka ze swoimi koleżankami w szkole, nie potrafiła się z nimi dogadać. To, o czym one rozmawiały, to jakby Teresę kompletnie nie interesowało. Ona żyła na innym poziomie. I to cierpienie takie po ludzku jakby otwarło ją na tą inną rzeczywistość. Dlatego ta pierwsza komunia i to spotkanie z Bogiem, to co ona mówi, to takie zjednoczenie, no to było między innymi możliwe przez tą ranę, która się jakby w Teresie otworzyła, przez to, że cierpiała na tym poziomie takim ludzkim, że z ludźmi nie potrafiła znaleźć wspólnego języka, a z Bogiem jakby wręcz przeciwnie, tak? Od razu nawiązała się współpraca i wymiana właśnie tej miłości, o której ona mówi, że czuła się kochana i sama mówiła do Chrystusa: kocham Cię. To może mógłbyś więcej też powiedzieć o tych jej właśnie trudnościach, które, bo wiemy, że sam fakt właśnie, że zaczęła przystępować do Komunii Świętej, nie rozwiązał tych trudności, tego właśnie cierpienia, tej samotności. Coś więcej oprócz tego problemu, który wiemy, że miała właśnie w szkole, co jeszcze się na to składało? Tak, to uzdrowienie, które nastąpiło 13 maja 83 roku, jakby nie uzdrowiło Teresy całkowicie. Ona jeszcze ciągle była dzieckiem, ona ciągle jeszcze zachowywała się jak dziecko, nie miała jakby własnej woli, tylko robiła to, co inni jej kazali. I tak jak już przed chwilą mówiłem, z rówieśnikami nie potrafiła znaleźć wspólnego języka, dlatego tak bardzo też otwierała się na Pana Boga. Nie? Ona spędzała dużo czasu w samotności, gdzieś tam w kaplicy i już jakby zaczynała się modlić, ona jeszcze wtedy robiła to nieświadomie, ale już zaczynała powoli modlić się w ciszy, tak? Już zaczynała taką w zasadzie kontemplację. Czy bo też z tą szkołą to jest dosyć ważny wątek, bo trzeba też wspomnieć, że ona nie skończyła z tego powodu szkoły i miała potem nauczanie indywidualne, prawda? Z tego właśnie powodu, tak, że nie tak potrafiła to sobie cierpienie tam... było, ta samotność była tak doskwierająca, że ona w pewnym momencie, ojciec zdecydował, żeby ją zabrać od benedyktynek. Tym bardziej, że już wtedy Celiny też nie było. Dopóki jeszcze Celina była też w tej szkole, no to jakby Teresie było raźnie. Były dwie siostry i to było dla niej łatwiejsze. Kiedy Celina zakończyła swoją edukację, no to Teresa już długo nie wytrzymała tam i po prostu ojciec zdecydował, że zabiera ją do domu i będzie uczestniczyła w takim indywidualnym nauczaniu. I przychodziła codziennie chodziła do pani Papino, która tam ją indywidualnie już nauczała. I do tego też dochodzi choroba skrupułów, o której Teresa sama pisze, prawda? Tak, Teresa pisze o tym, a w zasadzie zaczęło się to rok po przyjęciu pierwszej komunii świętej, kiedy u benedyktynek odbywały się rekolekcje. I na tych rekolekcjach ojciec, ksiądz, który prowadził te rekolekcje, tematem tych rekolekcji uczynił grzech śmiertelny, czyściec i te wszystkie sprawy, które dzieją się z grzesznikami po śmierci. No i te wszystkie okropności, które opowiadał dla Teresy, która była bardzo wrażliwa, dużo bardziej wrażliwa niż jej rówieśniczki, to było coś strasznego i ona jakby w tym momencie zaczęła właśnie cierpieć na te skrupuły. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że ona nawet
nawet najdrobniejsze niedoskonałości, najdrobniejsze potknięcia, których nikt by za grzech nie uważał, ona uważała, że obraziła Pana Boga i w zasadzie chciałaby się spowiadać kilka razy w ciągu dnia, żeby ten ciężar grzechu w jej mniemaniu z siebie zrzucić. No, na szczęście jej siostra Maria przeszła kilka lat wcześniej też tą chorobę i próbowała w jakiś sposób jej pomóc i tłumaczyła jej, że to, co jej się wydaje grzechem, wcale tym grzechem nie jest. Aż tak się nawet zastanawiałam, czy to jak gdzieś tam jakieś podstawy też nie mogły siedzieć w tym, że ona była tak wychowywana do tego zasługiwania, na przykład to, jak Paulina ją przygotowywała do Komunii Świętej, te zasługiwanie, czy to gdzieś jakoś tak się nie przyczyniło też do tego, że Teresa tak jak bardzo zwracała uwagę na te drobne rzeczy i tak ciągle miała to poczucie winy. Tak, u Teresy wydaje mi się, że to wszystko padło na podatny grunt. Z jednej strony te wszystkie traumy z dzieciństwa otwarły taką jak głęboką ranę w jej sercu. Potem to, o czym mówisz, wychowanie, które odebrała, które polegało na tym, że wszyscy traktowali ją jak dziecko, wszyscy ją, że tak powiem, próbowali jej nieba uchylić, to też nie pomagało jej w tym, żeby ona dojrzała, żeby ona się rozwijała jak jej rówieśnicy. Ona przez to, że straciła tak wcześnie matkę, nie rozwijała się w tym samym tempie, co jej koleżanki. No i też znowu tu dochodzi nieobecność ojca, prawda? Bo wiemy, że ojciec tak by nie zrezygnował dalej ze swoich wyjazdów. Tak. No w tym okresie, kiedy Teresa właśnie przyjmowała komunię, czy potem już w momencie, kiedy cierpiała na skrupuły, pan Martin często był nieobecny. No, do tego stopnia, że w pewnym momencie wyjechał aż na 7 tygodni do Konstantynopola. No, dla Teresy, która już nie miała matki, prawda? Dla Teresy, która za matkę wybrała sobie Paulinę, która wstąpiła do Karmelu, czyli druga matka jakby ją puściła, no jeszcze teraz wyjazd ojca na 7 tygodni, to naprawdę było zbyt wiele dla tak małego dziecka i nie ma się co dziwić, że ona nie potrafiła sobie z tymi skrupułami poradzić. I próbowali, otoczenie próbowało w jakiś sposób jej pomóc. Maria jej pomagała, ojciec Piszą nawet jej pomagał, ale ona była zbyt mała, żeby takie logiczne, filozoficzne czy teologiczne tłumaczenie zrozumieć. No ona po prostu czuła, że Pana Boga obraża co chwilę, no i to powodowało, że cały czas cierpiała. I to jest właśnie ciekawe, skąd przychodzi pomoc, bo to nie jest tak, że Teresa sobie z tym nie radzi. Przychodzi moment, że... Tak. Teresa, kiedy zauważyła, że ludzie nie są w stanie jej pomóc, postanowiła się zwrócić i to jest ciekawe, postanowiła się zwrócić nie do kogo innego, jak tylko do swoich zmarłych braci i sióstr. Bo przypomnijmy, że Teresa miała 4 rodzeństwa, które umarło w wieku bardzo młodym, właściwie niemowlęcym, oprócz jednej siostry. Tak. I ona miała 2 braci i 2 siostry, miała w niebie i postanowiła już w takiej chwili rozpaczy po prostu zwrócić się do nich i poprosić o pomoc, żeby z tych skrupułów wyjść. I rzeczywiście pod koniec, późną jesienią 1886 roku, Teresa jakby uwalnia się od tej choroby. Co prawda nie jest to takie całkowite i ostateczne uwolnienie, bo te skrupuły jeszcze będą do niej wracać. I nawet już będąc w Karmelu, Teresa jeszcze też ma czasami takie momenty, kiedy czuje się właśnie niegodna, czuje się słaba, czuje się grzeszna. Do tego stopnia, że ojciec Piszą, który... co prawda na odległość, ale pełni rolę jej ojca duchowego, pisze do niej, czy mówi jej, że zapewnia ją, że nie popełniła grzechu ciężkiego. I to jakby dla Teresy też jest takim świadectwem, że może rzeczywiście nie należy się do tego przywiązywać. Ona potrzebowała tylko uwierzyć i zaufać, że nie obraziła Pana Boga i nie zatrzymywać się, bo ona też czuła, że taka postawa jakby hamuje ją w drodze do Pana Boga, no bo ona ciągle jest hamowana, ciągle ciągnięta jest do tyłu, tak? Zamiast postępować w zaufaniu i rzucić się, jak potem inny ojciec jej powie w konfesjonale, zamiast rzucić się na falę zaufania i miłości, wypłynąć na głębie, to ona ciągle przez te skrupuły była hamowana. Więc troszeczkę z tymi skrupułami to się troszeczkę wycisza. Uspokoiło, ale jednak ta niedojrzałość cały czas zostaje. Ta niedojrzałość cały czas zostaje, tak jak mówiliśmy przed chwilą, to uzdrowienie Matki Bożej Zwycięskiej nie było
ostateczne, ani całkowite. To znaczy uwolniło rzeczywiście Teresę z tej dziwnej choroby, ale jakby nie uwolniło Teresy z tego, co ona nazywała powijakami dzieciństwa, czyli tych wszystkich takich przywiązań, tych wszystkich takich jej postaw, które jakby no, czyniły cały czas z niej dziecko, że ona zachowywała się tak jak mała dziewczynka. Poszukiwała czułości, którą gdzieś tak też... Tak, poszukiwała wymagała. Czułości i to nawet do takich dochodziło ciekawych sytuacji. Na przykład ona zauważyła, bo ona po śmierci mamy często przebywała u wujka i u cioci. I zauważyła, że jej kuzynka Maria, ona bardzo często cierpiała na ból głowy. I zauważyła, że ten ból głowy kuzynki Marii powoduje, że wszyscy się tą kuzynką interesują, wszyscy ją pytają, jak się czuje, się nią opiekują, czułość jej okazują. I teraz postanowiła spróbować, czy to zadziała również w jej przypadku. No i w pewnym momencie zaczęła udawać, że też ją głowa boli. Ale niestety w jej przypadku to nie zadziałało. Ciocia nie uwierzyła, że ją głowa boli i jakby Teresa nie osiągnęła tego, do czego zmierzała. Ale to pokazuje, w jaki jak bardzo Teresa potrzebowała właśnie tej czułości, której nie otrzymała w tym momencie, kiedy tej czułości, którą powinna otrzymać. Tak? Kiedy mama zmarła, no to już nie było tej osoby, matki, która tą czułość mogłaby jej okazać. Bo też nie mówimy tutaj już o małej dziewczynce, mówimy już o młodej nastolatce, która tak, właśnie tak. zachowuje się w taki sposób. Ale to też świadczy o tym, o czym mówiłem, że Teresa jakby nie szła równo z rówieśnikami. Tak? Ona ciągle została troszkę w tyle. Przez to właśnie elementów było kilka, znaczy przyczyn było kilka. No właśnie to, że rodzina ją traktowała jak traktowała, jakby też nie pomagali jej w dojrzewaniu. No i to wszystko, co było wokół, tak? Teresa była jakby ciągle troszkę z tyłu. Czyli tak powiedzmy życiowo byciu dojrzałą była z tyłu, ale jednocześnie jeśli chodzi o tą relację z Bogiem, to gdzieś jej to tam utorowało właśnie taki, no taką szczególną predyspozycję. To jest... Tak, to wydaje mi się, że mimo tego zachowania takiego dziecinnego Teresy, nie możemy jej odmówić tego wielkiego wysiłku, który Teresa mimo wszystko codziennie podejmowała, żeby walczyć z tymi swoimi słabościami. No to, że ona czuła te skrupuły, to też był dowód na to, że ona jakby no, była wrażliwa na to, co robi, jak się zachowuje wobec Boga i to powodowało u niej właśnie takie lęki, prawda? Gdyby jej to w ogóle nie obchodziło, to by się w ogóle tym nie przejmowała. Znaczy ta wrażliwość powstała właśnie z powodu tego cierpienia, które przeżywała, tak jak powiedzieliśmy u benedyktynek w stosunku z innymi ludźmi, kiedy ona nie potrafiła nawiązać kontaktu na tej płaszczyźnie takiej ludzkiej. To ją otwarło na inną rzeczywistość. I cały ten 3,5-letni okres to była taka troszkę taka walka Teresy. Ona próbowała coś zrobić. Ale nie potrafiła. Próbowała coś zrobić, ale nie potrafiła. Ale ważny był właśnie ten wysiłek, który ona codziennie podejmowała. Tak, który przygotował ją do czegoś większego, dokładnie. Co miało nastąpić. Tak jest. I właśnie... teraz... Przepraszam. To może po prostu chciałam powiedzieć, że może podsumujmy teraz. Tak, tak właśnie. No, myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie to, że ten okres mimo wszystkich takich trudnych momentów, miał też chwilę takich uniesień, jak to przyjęcie pierwszej komunii, potem te kolejne komunie, ale ten okres był potrzebny do tego, co się wydarzy w noc 25 grudnia 1886, o czym będziemy mówić następnym razem. Te 3,5 roku, te przygotowania, te cierpienie Teresy było bardzo ważne, żeby to, co się wydarzy właśnie w tę noc, mogło się wydarzyć do końca. Teresa przez te 3,5 roku się przygotowała na to, żeby ta łaska, którą otrzyma w tę noc Bożego Narodzenia, mogła być kompletna i żeby Teresa mogła ją przyjąć w całości i skonsumować, że tak powiem, żeby się przygotowała na to, co nastąpi. Łaska, którą w sumie czasem się nazywa takim może jednym z najważniejszych wydarzeń w jej życiu, więc to tak... Tak, to jest... Myślę, że najważniejsza łaska w życiu Teresy, ale żeby tu też nie ubiegać faktów, o tym będziemy mówić za miesiąc. Tak, więc jeśli chcielibyście usłyszeć, co się takiego wydarzyło, że właśnie jaka to była łaska tak wielka w życiu Teresy po takim też trudnym okresie, to bardzo Was serdecznie zapraszamy na kolejną rozmowę za miesiąc. Tak, i to będzie 30 września 2022 roku w 125. dokładnie rocznicę śmierci Teresy. Zapraszamy.